W tym zadaniu musimy wskazać rysunek, na którym poprawnie zaznaczono zbiór rozwiązań następującej nierówności z wartością bezwzględną. Żeby to zrobić, to namierzymy na początku liczbę, która zeruje wyrażenie pod wartością bezwzględną, a jest nią liczba 1. Zatem, gdybyśmy chcieli zaznaczyć ten przedział na osi liczbowej, na osi x, to najpierw zaznaczamy miejsce zerowe tego wyrażenia, czyli jedynkę i teraz. Szukamy wszystkich xów, które są oddalone od tej jedynki o więcej bądź równo 3 jednostki w prawo bądź w lewo. W prawo 1 plus 3 daje nam 4, w lewo 1 minus 3 daje nam minus 2. No i chcemy wziąć wszystkie liczby, które są większe bądź równe od 4, czyli włącznie z czwórką. Wszystko na prawo od czwórki. Albo wszystkie, które są mniejsze bądź równe minus 2, czyli wszystkie te liczby. Liczba zerująca wyrażenie pod wartością bezwzględną 1 i wszystkie liczby oddalone o więcej bądź równo 3 jednostki w prawo i w lewo, czyli dalej niż minus 2 i tu dalej niż 4. Zatem poprawną odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B. Uwaga na odpowiedź D jest bardzo podobna, tylko tutaj są przedziały otwarte te kółka są puste, to taką odpowiedź mielibyśmy, gdyby ta nierówność była ostra, po prostu większa bez tej równości.